Europejskie Centrum Biznesu. Gdańsk, 2-3 lipca 2020 roku. Muzeum II wojny światowej. To tutaj odbyła się 8. edycja ogólnopolskiego szczytu energetycznego OSE Gdańsk 2020. Europejskiego Centrum Biznesu mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na 8. edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2020. Energetyka dla gospodarki, gospodarka dla energetyki. To temat przewodni szczytu, na którym pojawili się politycy, ekonomiści oraz kluczowi przedstawiciele świata biznesu, nauki i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju. Wśród poruszanych zagadnień odniesiono się do reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej państwa. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które towarzyszyły debatom podczas szczytu. Tradycyjnie odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wręczone statuetki Bursztyn Polskiej Energetyki 2020. Bursztyn Polskiej Energetyki jest to nagroda, która jest od samego początku, jak istnieje szczyt energetyczny w Gdańsku, przekazywana na ręce osobom, firmom bądź instytucjom, które swoim zaangażowaniem i determinacją czynią starania, aby polska energetyka była nie tylko widoczna na rynku krajowym i zagranicznym, ale przede wszystkim ich działania służą rozwojowi tej energetyce. Morska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Wierzę w ten projekt od początku bardzo mocno i wierzę, że wspólnie go zrealizujemy. 30 ponad lat działalności Narodowego Funduszu to inwestycje, różne przedsięwzięcia o wartości ponad ćwierć biliona złotych. Morskie farmy wiatrowe to nie tylko będzie czysta i konkurencyjna energia dla milionów polskich rodzin, ale także potężny impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu. Jestem samorządowcem, który ma pasję i marzenie, aby jego gmina była gminą zieloną. I do tej mojej wizji przekonałem moich współpracowników i to im dedykuję tą nagrodę. Statuetka Bursztynowe Serce to nagroda przyznawana osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie filantropii. Jesteśmy bardzo tutaj zaszczyceni, że możemy przekazać Fundacji Orlen. Chciałabym podziękować spółkom z grupy Orlen, dzięki którym nasza fundacja działa i może pomagać, i wszystkim pracownikom, szczególnie tym, którzy w tym momencie ciężko pracują, żeby te wszystkie działania, za które Państwo nas wyróżniliście, mogły mieć miejsce. Bardzo dziękuję.